Hejcie, witajcie. Ja jestem Sebek, witam was w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 5 Skyrim. Witam was ponownie w wieży Mzarg, stoimy nad tą tajemniczą dwemerską maszyną, dzięki której musimy jakby zapisać informacje na leksykonie odnośnie i zdobyć ten pradawny zwój. I z tego co czytałem, żeby to uruchomić, trzeba odpalić najpierw przyciski prawy, znaczy ten, potem te dwa. Mam nadzieję, że jeżeli to zrobię, to te jakoś się odblokują, bo na razie są zablokowane. No to próbujemy, najwyżej będę dalej szukał i czytał. Raz. Dwa. Okej. To nic nie dało. Te są dalej zablokowane. Dobra, zobaczmy w takim razie, co tutaj jeszcze jest. Bo tu jest wyjście do Skyrim. To nie. Książki zniszczone, straszliwie. Mam wrażenie, że już to sprawdzałem w ostatnim odcinku. Może widzieć, w jakimś notatniku jest informacja o tym, tylko że notatnik, no to właśnie. Tak, sprzedaży złotoblasku, co? Okej. No nie wiem, gdzie jest złotoblask. Dziennik. Aha, dobra, to jest o tej skumie. Dziennik Suli. Wendeliusa. Dobra, okej. Nie wiem, dlaczego w ogóle tam te dwa przyciski mam nieodblokowane. To mnie absolutnie dziwi. Bo nawet tutaj nie mogę nic zrobić, żeby te przyciski jakkolwiek odblokować. Wciskam ten. Potem wciskam ten. One jakby działają do siebie antagonistycznie, a to dalej nic nie zmienia. Według opisu na stronie powinna się przy tym pojawić jakaś niebieska poświata. A tych dalej nie mogę użyć. Dobra, jeszcze zobaczę jakieś informacje. Także cięcie i wracam po chwili. Okej, dobra. Obejrzałem filmik jeden, przeczytałem parę stron, nie mam pojęcia. Niektórzy piszą, że tak, niektórzy, że inaczej. W każdym razie będziemy... Oglądałem filmik, to opierało się to na przypadkowym wciskaniu klawiszy do momentu, w którym rzeczywiście coś się stało, więc próbujemy zrobić to samo. Bo może jakoś to jest jakąś formą informacji o tym. Tylko ja oczywiście nic nie wiem na ten temat. O Boże. Nie w ten sposób. W ten też nie. No ale to jakby daje mi tylko możliwość ustawienia tego w ten sposób. Dobra, okej, wróćmy do tego ustawienia. Tak, kiedy to jest prosto i kliknijmy to. Nie, to nam nie obróci wcale o 180 stopni. A to obróci. Czyli mam wrażenie, że te przyciski działają jakby do siebie przeciwnie. O co tutaj? O! Okej. Czyli przypadkowe wciskanie przycisków się sprawdziło. Aha. I co teraz? Dalej będziemy wciskać przyciski tak przypadkowo? Nie, bo teraz to się... What the fuck? Dobra, to się zamknęło, więc chyba leksykon już się zapisał.
Okej, i tu dodatkowo mamy jeszcze coś. Prastary zwój. No dobra. Okej, udało się, ale to było absolutnie dziwne. Straszliwie dziwne to było. Dobra, okej, mamy ten zwój, ale to wiecie, z ratowaniem świata jeszcze sobie poczekamy. Na razie chcę jeszcze zobaczyć jakieś misje u towarzyszy. Dlatego, że ich wątek też jest całkiem fajnie zrobiony. I cały, wiecie, cały ten taki wątek tej ich podwójnej natury bycia wilkołakiem i człowiekiem. Właśnie wilkiem, człowiekiem, czyli wilkołakiem. W sumie nie wiem, czy wilkołactwo można określić jako podwójną naturę. To jest biała grań. Okej. Zastanawiam się tylko, czy jaka jest pewność biegania sobie po Skyrim z najbardziej istotnym elementem czy obiektem tegoż, nazwijmy to, uniwersum. W ogóle pamiętam, że ostatnio to był kurier, który dał nam jakąś informację, że ktoś na nas czeka. Aha, dobra. Biała ampułka, ale gdzieś coś jeszcze było, tylko różne. Źródło mocy w miejscu nazwie Ruta Zaginionej Dolinie. Dobra, to możemy spróbujemy zrobić jedną misję towarzyszy i zajmiemy się tym miejscem mocy. Miejsce mocy jak w Wiedźminie Trójce, a czy w ogóle w Wiedźminie całym. Boże, jak ja dawno nie byłem w Białej Grani, nie słyszałem tego gościa. Ale po prostu przypadkowe maszowanie przycisków aż coś dało? No nie, nie wiem. Nie wiem, czy to miało jakikolwiek sens. Pogadam jeszcze z... Właśnie, ja chcę pogadać z tym gościem. Falkasem. Tak on się nazywał chyba? Tak. Farkas. Skjold mówi, że mam siłę Izgramora, a mój brat ma jego spryt. Ja chcę pracy. Aela powiedziała, że jesteś jej, a ja mam się nie mieszać. Ona mnie przeraża. Dobra, mamy znaleźć Aelę. Nie wiem, kto to jest, nie wiem, jak wygląda. Altis, Torvar, nie. Musimy znaleźć Aelę. Gdzie jest Aela? Ale takie dość mocne stwierdzenie, jak on, że ja jestem jej, a Farkas ma się nie mieszać. Spoko. Spoko. To kobieta w poważnej potrzebie. A, tu są te fragmenty tego toporu. Izgramora. Może będziemy szukać kolejnego fragmentu, który w sumie dla nich jest relikwią. Alea. Niada kamienna ręka. Altea to jest chyba ta łowczyni. Nie. Kiedy pamiętam, opiekuję się wojownikami Jorvaskar. O, łowczyni Aelea. Szkoda, że nie towarzyszyłam ci podczas start i mamy jeszcze sporo do zrobienia, ale możliwe, że Kodlak dowiedział się o naszych poczynaniach. Chcę się z tobą widzieć. Chcesz mojej rady? Nie okłamuj staruszka, ale nie mów mu niczego, czego nie musi wiedzieć. O Boże. To jakoś taki wewnętrzny plot się tutaj dzieje. Chyba, że... A, dobra, pewnie teraz wychodzę. Bo tam mnie prowadzą inne zadania. No, brawo, ja. No, oczywiście, że tak. Za dużo mam zadań włączonych, się gubię w tym wszystkim. Dobra, natomiast tak, gdzie jest... A, tylko żebym sobie włączył to zadanie w końcu. Nie chcę mapy, tylko chcę dziennik. I ja chcę honor krwi też włączyć. I w ten sposób będzie mnie prowadziło to do Kodlaka Białowłosego. Dziękuję ci za przybycie. Tak, dziecko, usiądź sobie.
Słyszałem, że masz ostatnio sporo zajęć. Tak. Chłopcze, pamiętajcie, że to nie moja sprawa, co każdy z towarzyszy robi w imię honoru. Ale całe to potajemne działanie, to nie przystoi wojownikom takim jak ty. A Ela wie lepiej i tobie też powinno to być wiadome. Tak czy inaczej, mam dla ciebie zadanie. Dane ci było usłyszeć historię o tym, jak stajemy się wilkołakami. Tak bardzo tego nie pamiętam, ale chyba... Tak, to w jego stylu. Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich kwestii wiary, rzeczywistość jest bardziej złożona od tego, co mówi o niej wierzący. Towarzysze mają blisko 5000 lat. Kwestia zwierzęcej krwi trapi nas zaledwie od kilkuset. Jeden z moich poprzedników był dobrym, ale krótkowzrocznym człowiekiem. Zawarł pakt z wiedźmami z Sabatu Glenmoril. Towarzysze mieli zgodzić się polować w imię ich lorda, Hircyna, a w zamian za to otrzymać wielką moc. Doj, wilkołaki. Nie wierzyli, że przemiana będzie trwała. Wiedźmy zaoferowały zapłatę, jak wszyscy. Ale oszukały nas. Betrayal. Oczywiście wiedźmy nie kłamały, ale chodzi o coś więcej niż nasze ciała. Widzisz, ta choroba nie działa tylko na nasze ciała. Ona przesącza się do naszych dusz. Po śmierci wilkołaki zostają zabrane przez Hircyna na jego pola łowieckie. Dla niektórych to raj. Pragną jedynie przez całą wieczność gonić wraz ze swoim panem za zwierzyną. To ich wybór. Ale ja jestem prawdziwym Nordem. Chciałbym, żeby moja dusza znalazła miejsce w Sovngardzie. Tego właśnie chciałem się dowiedzieć u schyłku swojego życia. Teraz już znam odpowiedź. Zniewoliła nas magia wiedźm. I tylko ich magia może nas uwolnić. Nie oddadzą nam jej dobrowolnie, ale możemy siłą wydrzeć im ich nikczemne moce. Odszukaj je. Udaj się na ich sabat w puszczy. Zabij je jak prawdziwy wojownik dziczy. A potem przynieś mi ich głowy. O matko! Ich umiejętności. Wtedy być może uda nam się odczynić wieki nieczystości. Dobrze. Niech cię Talos prowadzi, chłopcze. Okej. Okay. Czyli mamy zabić wiedźmę jedną z dużej litery i zabić pozostałe wiedźmy z małych liter. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W końcu prawdziwe zadanie dla asasyna. Chociaż właśnie, tylko teraz... Czy wiedźmy można uznać za niewinne, czy winne? Czy to jest zgodne z kredem? Żeby powstrzymać swoje ostrze przed wniknięciem w ciało niewinnego. I gdzie to w ogóle jest? Sabat Glenmoril. Zbadałem to już. Mam nadzieję, że nie zabiłem tam wszystkich wiedźm już. Chociaż... Mam nadzieję, że jakoś się odnowi to miejsce. I prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z jakimś wiedźmokrukiem. To jest bardziej... Glenmoril Convent. No oczywiście, że tak. W
Wiedźma z Glenmoril. To jest ta specjalna wiedźma. Głowa wiedźmy z Glenmoril. Nie ma głowy. Dobra, okej, ale chcę zabić wszystkie. A, bo to są wiedźmokruki. No to o czym my w ogóle mówimy? Jakby to byli ludzie, to jeszcze można byłoby się zastanawiać. Ale jak to są wiedźmokruki? No, gro, proszę cię. Dziękuję. A, bo możemy zabrać wszystkie głowy. No dobra, no to będziemy zabierać wszystkie głowy. No tak, kufra już przeszukałem, to wszystko. Tak zwykle jak w sytuacji, kiedy ja to badam. Jak już badam, to zabieram wszystko. Myślałem, że to jest jakiś mieszek, a to... Wcale nie. Dobra, czyli tak naprawdę nie ma w ogóle mowy o zastanawianiu się, czy wiedźmy są winne, czy niewinne, bo to są potwory. To nie jest zadanie asasyna, tylko wiedźmina. Dobra, okej, została jeszcze jedna. Albo dwie. Myszka mi szwankuje. Dobra, okej, czyli tu będziemy mieli jeszcze rozejścia w każdą jakby stronę, tylko pewnie jakiś będzie na górze. Okej, dobra, tu jest wyjście, ale ja nie chcę jeszcze iść do wyjścia. Tutaj prawdopodobnie też będę właśnie szedł do wiedźmy jakiejś. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, idę do wiedźmy jakiejś. No tak, korzenie palowe wszędzie. Dobra, martwa. Pusta flaszka po winie. Co tam dostała? Dwa headshoty? Wampirzy pył, proszę. I kufer. Kufer, którego jeszcze nie okradłem. Kostur furii. Oczywiście drogi, a jak drogi, to zabieramy. Kolejna pusta flaszka po winie. I jakiś ołtarz ofiarny. Dobra, okej, mam ostatnią wiedźmę do zabicia. I do ostatniej wiedźmy chyba dojdziemy tutaj. Nie trafiłem jej. W ostatnim momencie się usunęła z drogi. I zabite wszystkie wiedźmy. Coś tu jeszcze jest? Nie. Okej. Spoczy. Smoku, idź ode mnie. Dobra. Okej, wracamy do Kodlaka. Ciekawe, tylko czy będzie... Wymordowałeś wszystkie. Chociaż on mówił o wymordowaniu wszystkich. Nie wiem. O. Reduta w zaginionej dolinie. Jesteśmy tutaj w sumie bardzo blisko.
To zróbmy już to miejsce mocy. No tak, to jest oczywiście bardziej sus, czyli skok wiary. I są przeciwnicy, ciągle zawsze, zawsze są przeciwnicy, no come on. Okej, już do mnie strzelają. Skąd do mnie strzelają? Skąd do mnie strzelają? Skąd do mnie strzelają? Nie trafiłem. O, chciałem mu takiego pięknego headshota zasadzić. Taki piękny headshot miał wejść. Kto? Stamtąd aż do mnie strzelasz. O ty. Okej, weszło. I slow-mo, bullet time. I kilkam. Nie trafiłem! Jaki jest sens robienia bullet time'ów, skoro ja nie trafiam? Znaczy, kilkamów, skoro nie trafiam. Dobra, okej, tu już przejdziemy na walkę wręcz tylko stalą, a nie srebrem. W końcu to ludzie. Nie. Dostałem cenzurę w postaci fragmentu mojej zbroi. Ja bym się tak bardzo chętnie uleczył, szczerze mówiąc. Boże, ile tu jest tych? Ile tu jest? Dobra, weźmy sobie mistrz kontinuum czasoprzestrzennego. O, ale ich jest dużo. Co, ty jeszcze żyjesz, czy już nie? Nie, rozpadasz się, to już nie żyjesz. Zostaliśmy rozbici. No ty, myślałem, że już umarłeś. Dobra, moja dzika menażeria zacięła się na schodku. I teraz cios w plecy. No dobra, ciężko będzie cios w plecy mu załadować. Ale wyle... Okej. O nie, przestawiłem palcem mikrofon. Najgorzej. Dobra, wyślemy jej strzały ze strzałą. Myślę, że 3 powinny wystarczyć. O, no tak, oczywiście, zeszła z linii lotu, z linii strzał. Nie wiem, czemu tamten aż tak bardzo odleciał. Boże, po prostu... Czemu to się tak dzieje? Trzeba teraz pokryć strzałami znaczny obszar. Żeby on nie miał dokąd uciekać. I tak pewnie go nie trafię. Okej, trafiłem jedną.
Albo dwoma. No to poleciał. O, poleciał bardzo. Ej, dobra, tylko chcę sprawdzić to miejsce mocy. O, krasnoludzkie strzały. Czarny klejnot duszy i... A, i moje strzały orkowe. Przynajmniej ich nie zarąbał. Tak jak czasem to się dzieje. Że znajduję moje strzały wystrzelone w nich, założone jako ich własna broń. Wejdę tu jakoś. Mam nadzieję, że nie będę musiał nigdzie wchodzić, bo tak szczerze mówiąc to mi się nie chce. Chociaż pewnie nie będzie takie proste. Gdzie może być ta? Gdzie może być miejsce mocy? Okej. Okay. Czy ja tam jakoś doskoczę? No tak, oczywiście. Sprint jest... Serce z czernia, kości dziczy, renegat. No tak, oczywiście jest... Ta osoba jest zajęta. Przecież ja z nikim nie rozmawiam. Ale słyszę słowa mocy. Dobra, okej. Dobra, zabity. Żegnam. Dobra, martwe. To. Tego się nie da przeszukać niestety. Oczywiście to wszystko zabieramy. Nie mam zbyt duże obciążenie, żeby biec. Orkowy miecz umniejszania. Spoko, ale teraz już w ogóle mam zbyt duże obciążenie, żeby biec. Słowo mocy, duch, eteryczność. Okej. Okay. Kufer. Wizard Fire. Scroll of Tornado. Zostawmy tu część rzeczy. A tu sobie wrócę potem. Czy mam coś ze stroju? Takie... No, oczywiście, że mam. Dobra, ile mam? 22. Maska. Czemu tych mask w ogóle nie zostawiłem? Szklana tarcza. Drachen Armor Hood. Dobra, zostawmy tarczę. Zostawmy tą tarczę i tą tarczę. I jeszcze mam 8. To zostawmy na przykład. Famelskie strzały, po co mi to? Nie będę tego nawet zbierał. To jest do zadania jakiegoś. To mi nie jest w ogóle potrzebne. Krasnoludzki miecz też możemy zostawić i już mogę się przemieszczać. Dobra, tylko tutaj będę musiał się jeszcze doczłapać trochę, a to mi się nie... Chociaż w sumie, jeżeli teleportuję się na bardziej sus i wrócę, no to wtedy będzie okej. Idę do pracy. Dobra. Kurczak był zamarynowany w lodówce. No. Papryka pokrojona. Także resztę muszę zrobić. No okej, spoko. Dobra, jaki asasyński skok wiary. Szkoda, że nie ma... Szkoda, że to nie jest Assassin's Creed i nie ma takiej animacji, jak powinna być. No ale co zrobić, jak nic nie zrobić? Dobra. Wracamy do Kodlaka. Na miejsce zbrodni i wsparcie, no to oczywiście to jakoś nie wiem. Nie działa. Tu do smoczej przystani się teleportujemy. Mamy miejsce mocy, mamy wykonane zadanie ze zwojem, mamy wykonane zadanie od towarzyszy. Zobaczymy jeszcze, do czego to doprowadzi i myślę, że potem będziemy kończyć ostatni odcinek, był bardzo długi. Ten może być troszeczkę krótszy. Ja też wiem, że odcinki... Znaczy, wiecie... Ja jestem osobą, która jeżeli jest coś interesującego, to lubi długie odcinki. Ja nawet powiem wam szczerze, że idę w drugą stronę i nie lubię krótkich odcinków. Nie lubię, kiedy ktoś rzuca na przykład odcinki... Najlepszym atakiem jest dobra obrona. Nie lubię po prostu, kiedy ktoś rzuca odcinki po kilkanaście minut. Takie, jak to robi Shio w najnowszym Castaway, tak jak to robi czasem Wojtek. No ale akurat Wojtka, jeśli chodzi o Lego, to... Co tu się stało? Okej, dobra, zabiorę wam złoto. I srebrny miecz. Dobra, okej. No tak, srebrna ręka, czyli domorośli pogromcy wilkołaków.
Dlaczego cię nie było? Mam nadzieję, że to coś ważnego. Bo nie było cię tutaj, by go bronić. Srebrna ręka. Wreszcie znaleźli odwagę, by zaatakować Jorvask. Odparł, staruszek. Kurde. Tak. Nie żyje. Nie, ale uciekli z naszymi wszystkimi fragmentami Utrada. Ale ty i ja odzyskamy je. Zaatakujemy obóz ich wodza. Nie przeżyje nikt, kto mógłby... Pomścimy Kodlaka. Zaznają grozy, zanim z nimi skończymy. Honor krwi wykonane. Okej, dobra. To powiem wam szczerze, że ta fabuła towarzyszy robi się teraz bardziej interesująca. Co to w ogóle jest? A, to są mieci tylko. O, oczywiście, że zabijemy ich wszystkich. Nie ma w ogóle o czym mówić. Dobra. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Nie chcę łopaty. Oddam mu zaraz łopatę. Nie jest mi potrzebna jego łopata. Widzimy się w następnym odcinku. Będziemy, myślę, że dalej cisnąć ten fragment. Znaczy, fabułę towarzyszy, dlatego że ona jest naprawdę... robi się bardzo mocno bardzo interesująca. I... umieścić. No dobra. Na razie sobie odstawiamy wątek główny, zresztą tak jak planowałem. A o, Ria. On, ona. To, ten człowiek żyje, to jest srebrna ręka. A, Kodlak nie... Nie będę przyklejał Kodlaka, chyba was porąbało. Dobra, okej. Okay. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć. Co tu jest? Aha. Okej. Okay. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.